Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie w murach pierwszego muzeum w Polsce i jednocześnie w gmachu, który, jak Państwo doskonale wiecie, zachował się pomimo pożogi II wojny światowej. Także mamy szczególną przyjemność, aby nasz cykl, który nazywa się spotkania z byłymi rektorami Uniwersytetu Warszawskiego, właściwie powoli konkludować. Pani rektor Katarzyna Chałasińska-Macukow miała już przyjemność wystąpić we współpracy z panem rektorem Wróblewskim u nas w muzeum w Pałacu Tyszkiewiczów, a dzisiaj jest główną bohaterką wieczoru. Witamy bardzo serdecznie. Witamy również panią Annę Korzekwę, której nie muszę przedstawiać, bo wszyscy wiedzą, że cokolwiek otworzymy na uniwersytecie, albo jak słuchamy Radia Campus, czy czytamy nasze uczelniane pismo, wszystko jest tak naprawdę opatrzone jej imieniem i nazwiskiem. Proszę Państwa, więc jest nam ogromnie miło, że właśnie w tej sali, także w imieniu pani dziekan Zybert, która niestety jest dzisiaj nieobecna, ale za to jest reprezentowana przez pana dziekana Tygielskiego, którego witamy. Natomiast teraz już szybko biegnę do właściwie tych osób, które rzeczywiście zechciały nas zaszczycić swoją obecnością, a które już miały możliwość wystąpienia przed kamerami, miały okazję rozmawiać o ich uniwersytecie, bo nasz cykl tak naprawdę nazywa się konkretny rektor. Dzisiaj pani profesor Katarzyna Chałasińska-Macukow i jej uniwersytet. Mieliśmy już przyjemność gościć pana rektora, właśnie wszystkich po kolei rektorów, poczynając od Henryka Samsonowicza, poprzez Andrzeja Kajetana-Wróblewskiego, profesora Siwińskiego i profesora Węgleńskiego. Więc dziękujemy bardzo wszystkim byłym rektorom, którzy są właśnie dzisiaj obecni, bo to naszemu spotkaniu nadaje rzeczywiście wielkiego formatu. Proszę Państwa, jak zwykle trochę tutaj biorę wzór z profesora Węgleńskiego, który prowadząc te wtorkowe spotkania, fascynujące wtorkowe spotkania, przytacza informacje często czerpane z internetu, ale także z innych nośników informacji, więc ja próbowałem rzeczywiście znaleźć nieco informacji o pani rektor, naszej bohaterce dzisiejszego wieczoru i powiedziałbym tak, zacznę od pewnego wspaniałego właściwie powiedzenia, które charakteryzuje zapewne jej sposób myślenia i stosunek do świata. To brzmi: fizyka to nie tylko zasób wiedzy, to nie tyle zasób wiedzy, ile podejście do świata. To uważam za bardzo wyjątkowo piękny jest rodzaj podejścia, użyję tego samego słowa, które jest w tym tekście, a potem gdybym miał przeczytać słowa kluczowe, prawie wszyscy tu obecni, albo większość z nas składa wnioski o granty i piszemy wtedy słowa kluczowe, więc gdybym miał takie słowa kluczowe wymienić, mówiąc o pierwszej kobiecie rektor na Uniwersytecie Warszawskim, to poza tym właśnie przeczytałbym: fizyka doświadczalna, fotonika, optyka informacyjna, metody holograficzne w optycznym i hybrydowym przetwarzaniu informacji, hologramy, obrazowa diagnostyka medyczna, geofizyka, i wreszcie dodajmy kolejny element, to jest pani rektor jako przewodnicząca rektorów konferencji, przewodnicząca konferencji rektorów akademickich szkół polskich. Proszę Państwa, przypomnijmy w skrócie, że pani rektor ukończyła znakomite liceum, które ogólnokształcące w Warszawie imienia Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej. Ośmielę się przypomnieć jako osoba, która zajmuje się dziejami uniwersytetu, że jest to ktoś, kto kiedyś pisał wspaniałe książki. Książki o Polsce, które czytali wszyscy, w tym również Fryderyk Chopin, więc studiowała czy pobierała nauki w liceum ogólnokształcącym Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej, a następnie odbyła studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ale co ciekawe, swoje pierwsze kroki przez pierwsze 10 lat, czy prawie 10 lat stawiała w Politechnice Warszawskiej i po zrobieniu doktoratu w roku 1979 związała się z Instytutem Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie w 1988 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych, a już w 1992 roku została profesorem nadzwyczajnym, a w 1997 profesorem zwyczajnym. Pełniła szereg kierowniczych funkcji na UW, była m.in. prodziekanem na swoim wydziale w latach 1995-96, dziekanem 96-2002 i wreszcie w 2002 powołano ją na prorektora do spraw finansowych i polityki kadrowej Uniwersytetu Warszawskiego w ekipie pana rektora Węgleńskiego. Jeśli chodzi o, no może jeszcze dodajmy, że po zakończeniu drugiej kadencji na stanowisku rektora pracuje obecnie na etacie profesora zwyczajnego w Zakładzie Optyki Informacyjnej Instytutu Geofizyki naszego uniwersytetu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego. W latach 2001-2003 pełniła funkcję wiceprezesa tej organizacji. Jest członkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członkinią i przewodniczącą Rady Naukowej Collegium Invisibile oraz przewodniczącą, już wspomniałem, właśnie tej konferencji rektorów akademickich szkół polskich. Proszę Państwa, co jest miłe, jeśli chodzi o zainteresowania, to dowiedziałem się i mam nadzieję, że to jest informacja potwierdzona, że pani rektor interesuje się nie tylko teatrem i wspiera hybrydy. Tutaj jednocześnie dodaję, że podobno czyta kryminały, więc nie wiem, czy to, że lubi kryminały. Podobno kryminały pisane przez autorów skandynawskich. Ja mam dla pani rektor prezent związany z, mam nadzieję, że pani nie posiada tej książki. Książkę napisał słynny grafik komputerowy, znany z telewizji, od Żubra i od innych, Iwo Zaniewski, czego nie słyszał Arnie Hillman. To jest tak naprawdę, dotyczy foniki w pewnym sensie. Odnoszę wrażenie, że to jest książka, która dotyczy świata, w którym pani rektor funkcjonuje. Proszę o przyjęcie małego prezentu od Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę Państwa, dodajmy jeszcze do, poza tymi zainteresowaniem teatrem, wspieraniem hybryd i teatru akademickiego UW, pani rektor uzyskała także bardzo ważne odznaczenia. Między innymi dostała Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski w roku 2011. Została także doktorem honoris causa Universitat Autonoma w Barcelonie w 2009 roku, a w 2003 roku, co jest naprawdę powodem do wielkiej chwały, otrzymała Legię Honorową. Pani rektor, gratulujemy Legii Honorowej. Mnie się zawsze Legia Honorowa kojarzy z Napoleonem, zresztą wszystkim również tutaj, a to jest epoka, w której powstawał uniwersytet. Proszę Państwa, spośród publikacji to są właściwie takie tytuły w języku angielskim, których się próbowałem nauczyć, co pani rektor pisała, biorąc udział w konferencjach w San Diego, w Kanadzie, w Barcelonie, organizując takie konferencje również w Warszawie, ale to są rzeczywiście, jest to świat fizyki, nazwałbym to, może upraszczam, fizyki stosowanej, a więc to nie jest taka nauka uprawiana dla przyjemności tylko, ale również taka, która przekłada się na funkcjonowanie tych odkryć, które się dokonują w budynku na ulicy Chorzej. Zresztą pamiętam, jak pisząc książkę o uniwersytecie w latach, na początku roku, tuż po roku 2000, odwiedzałem pana rektora Andrzeja Kajetana-Wróblewskiego. Zawsze tam coś szumiało i bulgotało i się okazuje, że jednak to bulgotanie, szumienie przekłada się jednak na bardzo ciekawe rzeczy, które stanowią tak naprawdę o ułatwieniu naszego życia, o wartości naszego życia. Proszę Państwa, więc będziemy o to pytali z panią Anną Korzekwą, co to jest holografia, bo aczkolwiek trochę wiemy, ale nie do końca. A więc pani rektor napisała taką książkę, przekładała też, dodajmy, nawet rzeczywiście mamy dzięki niej w języku polskim publikację, która się ukazała w 1978 roku, optyczne przetwarzanie informacji i holografia, ale mamy też takie wystąpienia niezwykle ważne, rewolucja informacyjna, 10 lat internetu w Polsce, materiały z sympozjum, które zresztą odbyło się tutaj w dużym stopniu u nas na Uniwersytecie Warszawskim, a poza tym szereg takich tytułów, które dla humanisty brzmią, bym powiedział, dość mało swojsko, więc przeczytam tylko, że między innymi wśród tych publikacji są takie, które dotyczą na przykład, no właśnie, zwykle właśnie tych tematów związanych z holografią i z tematami, które dotyczą tak naprawdę wprowadzania w życie odkryć, które, a to zabezpieczanie na przykład banknotów, ale również dotyczą także medycyny, która, o co zresztą panią rektor zapytamy. Proszę państwa, zapewne nie jest to komplet informacji, ale one są łatwo dostępne w internecie i w innych nośnikach informacji, więc pozwólcie państwo, że przejdziemy teraz do już naszych pytań po tym krótkim przedstawieniu i pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie, które brzmi, no, mniej więcej tak bym je mógł sformułować, przy czym dodam, że zasada jest taka, że jak najkrócej brzmią pytania, to jest najdłuższa sekwencja, jaką wypowiedziałem, już wszystkie inne moje wejścia będą znacznie krótsze albo właściwie minimalne, a maksimum odpowiedzi liczymy, że pani rektor się rozgada, jeśli mogę kolokwialnie tak to powiedzieć, czy zechce nam opowiedzieć. Więc czy zechciałaby pani rektor przybliżyć nieco główny obszar swoich zainteresowań, a więc powiedzieć nam o fonice, o metodach holograficznych w optycznym i hybrydowym przetwarzaniu informacji? Dziękuję bardzo. Ja może tylko pewną rzecz sprostuję, mianowicie ja skończyłam Wydział Fizyki rzeczywiście, potem pracowałam 5 lat na Politechnice i po tych 5 latach zostaliśmy przez profesora Pniewskiego, który był wtedy dyrektorem Instytutu Fizyki Doświadczalnej, ściągnięci razem z naszym profesorem Karczewskim na Chorzą, ponieważ profesor Pniewski już wtedy miał taką wizję rozwoju naszego wydziału, żeby wprowadzać właśnie różnego rodzaju badania stosowane. I to właśnie miała być fizyka techniczna, miała być fizyka medyczna i miała być ochrona środowiska. No i praktycznie rzecz biorąc ta fizyka medyczna chyba jako pierwsza znalazła taki twardy grunt na wydziale i ochrona środowiska. Natomiast jeżeli chodzi o fizykę techniczną, no to praktycznie rzecz biorąc po śmierci naszego profesora Karczewskiego myśmy zostali z Instytutu Fizyki Doświadczalnej przesunięci karnie do Instytutu Geofizyki, który w zasadzie jest tylko i wyłącznie jakby... Ja tam byłam wicedyrektorem, ale nigdy nie byłem geofizykiem. Natomiast rzeczywiście to, czym od początku się zajmowałam i co mnie fascynowało, to było światło. I to w dodatku światło związane z obrazami, bo wydawało mi się, że to jest taka główna podstawa przekazywania informacji, która jest chyba najstarsza na świecie, no bo to, że się widzimy, to nie jest nic innego, tylko przekazana informacja przez światło rozproszone od twarzy mojego przyjaciela Dyczka, którego dzięki temu widzę. Jakbyście państwo zamknęli wszystkie, znaczy wyłączyli światło, po prostu tego kontaktu by nie było. I w zasadzie cała reszta to jest jakby opanowanie tego zjawiska, że światło niesie informacje. I oczywiście tu można powiedzieć tak, no na początku ważne było tylko to, żebyśmy się widzieli, ale potem chodziło o to, żeby tę informację zachować i żeby ewentualnie ją przenosić. No żeby ją zachować, to pierwsza rzecz to była fotografia. No ale fotografia to jeszcze nie była pełna informacja, no bo płaska. W związku z tym starano się badać dalej. No i szukano takiego zapisu, który by zapisał nie tylko właśnie dwuwymiarowy obraz, ale trójwymiarowy, co pozwalałoby na to, żeby w ogóle całą scenę obejrzeć i żeby ta scena zachowywała się tak jak normalna scena w rzeczywistości. No i tutaj właśnie pojawiła się metoda, która się nazywała holografią. No ale to oczywiście jeszcze nie było wystarczające, bo chodziło jeszcze o to, żeby to światło przekazywać z jednego kontynentu do drugiego. No i tutaj mamy na dodatek coś takiego, co się nazywa światłowody, które to światłowody przesyłają tę informację z dowolnego miejsca do dowolnego miejsca. No, ale wtedy trzeba było tę informację o obrazie jakoś przetwarzać. Ale panie profesorze, pozwoli pan profesor, że ja już głębiej nie będę w to wnikać i zapraszam na prywatną lekcję optyki informacyjnej. Natomiast to, co jest fascynujące w tym, że w zasadzie to, czym się zajmowaliśmy w tej naszej grupie, to bardzo szybko stawało się wydarzeniem na rynku, bo na przykład parę lat temu, jak badaliśmy cechy biometryczne i w jaki sposób można rozpoznawać i klasyfikować człowieka na podstawie linii papilarnych, gałki ocznej, geometrii dłoni, twarzy i tak dalej, no okazało się, że bardzo szybko znalazło to rzeczywiście zastosowanie, no i w tej chwili raczej nie jest problem. Problem nie polega na tym, jak to robić, jak klasyfikować ludzi, ale jak to zrobić, żeby ludzie, którzy opisywani są w taki bardzo niehumanitarny sposób i klasyfikowani w taki niehumanitarny sposób, zachowali swoją prywatność. I to jest poważniejszy problem. Oczywiście ostatnią rzeczą taką, która jest w tej chwili bardzo cenna i też jest cechą biometryczną, no to są, prawda, dane genetyczne, prawda, które pozwalają wręcz powiedzieć, czy człowiek ma takie czy inne predyspozycje chorobowe. No i tutaj jest pytanie, czy to ma być upublicznione, czy to ma być jednak zachowane. Także to jest akurat taka dyscyplina, która jest bezpośrednio związana z człowiekiem i to też jest fascynujące. No i teraz jest następne jeszcze takie zastosowanie, które w tej chwili jest bardzo cenne i bardzo popularne, bo dzięki rozwojowi właśnie tych metod obrazowych mamy zastosowania w diagnostyce obrazowej, czyli w medycynie. Wszelkiego rodzaju USG i różnego rodzaju prześwietlenia, rentgeny, tomografy i tak dalej, to nic innego, tylko po prostu analiza obrazowa człowieka i potem wykorzystanie do diagnostyki. Problem polega tylko na tym, że w tej chwili mamy taką sytuację, że szybciej rozwijają się te metody niż umiejętność medyków wykorzystania ich, bo okazuje się, że oni widzą więcej niż potrzebują i na przykład w tej chwili kogoś prześwietlą i okaże się, że znajdą jakiegoś guza gdzieś tam nie wiadomo gdzie i tego guza człowiek miał od dzieciństwa, a się robi w jeden wielki rejwach. Więc oczywiście to jest taka, w zasadzie to są metody, które w bardzo wielu miejscach są niezbędne. Patrzę tutaj na Piotrka, to mi się przypomina zastosowania w archeologii, prawda, które również te wszystkie metody archeologia wykorzystuje. Także, panie profesorze, to są metody stosowane, to nie ulega wątpliwości, równie fascynujące jak badania wszechświata. A czy jednak mimo wszystko zechciałaby pani rektor chociaż kilka słów powiedzieć, no bo któregoś dnia dostaję telefon z Zamku Królewskiego w Warszawie, że zmieniono numer telefonu. I właśnie nastąpiło przejście na to światłowody. Choćby w skrócie, ja wiem, że to jest banalne pytanie dla pani, ale rzeczywiście to tak udoskonaliło w transmisję rozmowy, więc czy w skrócie fizyk może o tym opowiedzieć komuś, kto nie ma o tym zielonego pojęcia, a kto z tego tyle razy korzysta? Jak patrzę na Dyczka, to go widzę analogowo, czyli go widzę w trójwymiarze. Wszystkie jego punkty równocześnie widzę i jest super. Natomiast jak ja bym go chciała przez ten światłowód przesłać, to bym musiała go przerobić na taki system zero-jedynkowy. I to nie byłby Dyczek, tylko to by był taki ciąg jedynek i zer. I każdy z nas ma taki kod jedynek i zer. I wtedy nas można przesłać migiem przez ten światłowód. I co więcej, przez ten światłowód można przesłać równocześnie wszystkich państwa i jeszcze strasznie dużo możliwości ten światłowód będzie miał przesyłowy. Bardzo dziękuję, to było klarownie powiedziane. Przekazujemy głos pani Annie Korzekwie. Ja nie jestem taka odważna jak pan profesor, dlatego nie będę pytała ani o holografię, ani o fotonikę, ani o fizykę. Ustaliliśmy, że ja pytam o sprawy dotyczące uniwersytetu. Muszę powiedzieć, że przed tym spotkaniem zrobiłam taki sondaż był to sondaż, powiedziałabym, ogólnopolski, ale niereprezentatywny. Zapytałam parę osób o zdanie o pani rektor. Poprosiłam o kilka słów komentarza. Dostałam tych komentarzy kilka. Część z nich tutaj dzisiaj przytoczę. I na początek jeden, żeby było jasne, pani rektor nie wie, kto jest ich autorem, tak jak i państwo. I moje zadanie dla pani rektor polega na tym, na początek, żeby odgadnąć, kto jest właśnie autorem tego pierwszego cytatu. Jestem wielkim zwolennikiem pani rektor z paru powodów. Po pierwsze, wykazywała wielką troskę o cały uniwersytet, nie tylko swój wydział, ale również o wszystkie inne, te, które leżą blisko na moim sercu. Nie powiem jakie, żeby nie ułatwiać odpowiedzi. Po drugie, dlatego, że mimo swojego wykształcenia w zakresie fizyki i nauk ścisłych ceniła głównie nauki podstawowe. Między innymi zajmowała się szeroko rozumianą humanistyką, od historii poczynając, poprzez archeologię, historię sztuki, nawet po muzykologię. I to uważam za jej wielki, wspaniały wkład w dzieło rozbudowy i umacniania naszej najlepszej tradycji akademickiej na Uniwersytecie Warszawskim. Poproszę drugie pytanie. Nie wiem. Powiem tak, autor tych słów był na sali. Nie wiem, czy wciąż jest. Jeśli... Tygiel? Nie. To ja od razu powiem, że autorem tych słów jest pan profesor Samsonowicz, więc jeśli mógłby się ujawnić, zniknął. No dobrze, to była taka recenzja dotycząca pani funkcjonowania, ocena pani pracy. Wielokrotnie rozmawiałyśmy o tym, że reformować uczelnie jest trudno, czasem łatwiej byłoby stworzyć uczelnię zupełnie od zera. Mógłby powstać wtedy taki uniwersytet idealny. Tak jak na przykład szkoły niepubliczne powstawały w pewnym momencie, zgodnie z zamysłem, wizją ich autorów. Gdyby pani miała dziś opowiedzieć nam, jak wyglądałby uniwersytet idealny stworzony przez profesor Katarzynę Chałasińską-Macukow. No, ja bym powiedziała tak, że rzeczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę warunki ekonomiczno-prawne, to bardzo fajnie by było stworzyć coś od zera, bo ten uniwersytet byłby dopasowany do przepisów i do uwarunkowań ekonomicznych i wszystkich reguł gry, jakie obowiązują w XXI wieku, natomiast by nie miał tego piątego wymiaru, jaki ma instytucja, która ma tradycję. I oczywiście mogę powiedzieć tak, jeżeli byś mnie, Aniu, o to zapytała powiedzmy 3 lata temu czy 4 lata temu, jak byłam jeszcze rektorem, to z radością bym chciała taki uniwersytet stworzyć, w świetle tych wszystkich problemów, które generuje sytuacja, kiedy mamy uniwersytet prawie 200-letni, a trzeba dopasować tę instytucję do uwarunkowań XXI wieku. I w zasadzie te zmiany i te uwarunkowania są szalenie trudne, bo prawo, które nas obowiązuje, bez przerwy się zmienia. Ale w tej chwili, kiedy patrzę na to już dużo bardziej zrelaksowana i z dużo większego dystansu, no to mój idealny uniwersytet to jest Uniwersytet Warszawski z tymi wszystkimi wadami, które znamy i z tym wszystkim, z tymi kontrolami zarządczymi, których musieliśmy się uczyć, ale widać, że tutaj w tym momencie ta tradycja i ten niesamowity potencjał intelektualny, który tutaj mamy, jest niezastąpiony. Tego byśmy w ciągu kilku lat nie zrobili. Na to pracuje się wiele lat. No na przykładzie naszego wydziału na przykład, który dlaczego ma taką rangę, taką markę i w zasadzie tak dobrze funkcjonuje. Bo już przed wojną nasi starsi koledzy, których nie znamy, nie znaliśmy, znamy tylko z opowiadań, mieli już takie reguły gry, że mają być tylko najlepsi tutaj. I tylko ci zostawali. Nad tym się pracuje bardzo długo. Nad marką instytucji pracuje się bardzo długo i pracuje wiele pokoleń. Także myślę, że ten mój uniwersytet to jest uniwersytet wszystkich naszych kolejnych rektorów, którzy tutaj siedzą na sali. Co więcej, bym mogła powiedzieć, że w stosunku do Uniwersytetu Warszawskiego to nie jest tylko taki slogan, bo tak naprawdę jesteśmy chyba jedyną uczelnią, gdzie zmiana władzy na poziomie rektorskim odbywa się w taki sposób, że byli rektorzy pomagają następnym i w zasadzie tworzymy taki wielopokoleniowy ciąg, który jest szalenie ważny, bo ten główny rektor musi walczyć z codziennością, a ci pozostali patrzą bardziej z dystansem i mogą zwracać uwagę na rzeczy, które w takiej codziennej bieżące mogą nam umknąć. Także to jest nasz wspólny uniwersytet. Nie mówiąc o tym, że uniwersytet, znaczy rektor bez ekipy, która by... To jest gra zespołowa, zarządzanie taką uczelnią. Także osoby, które tutaj siedzą na sali, to nie są te wszystkie osoby, z którymi współpracowałam i które powodowały i powodują w dalszym ciągu, że ten uniwersytet właśnie ma taką markę i tak funkcjonuje, mimo że cały czas uważamy, że jeszcze bardzo wiele jest do zrobienia. Rozumiem, że przychodzi teraz kolej na moje pytanie. Ja tylko przyłączając się do wypowiedzi pana rektora Samsonowicza, która jest taką wypowiedzią na temat swojej właśnie kontynuatorki jego dzieła, wypowiedzią bardzo piękną, dodam, że dla mnie w jakimś sensie, jak dalece jest pani rektor dobrze pamiętana i kojarzona, niech świadczą o tym brawa, jakie pani uzyskuje zwykle, gdy jest pani przedstawiana przy rozmaitych okazjach na początku roku akademickiego, czy choćby z okazji rozmaitych spotkań na uniwersytecie. To taki mały komplement, ale on się przekłada także na decybele, które mogą wszystko policzyć i zaświadczyć o tym, że rzeczywiście ta popularność pozostaje ciągle aktualna. Mam świadomość, zadając kolejne pytanie, że właściwie w części pani rektor już odpowiedziała na to, co dotyczy medycyny, no ale wszyscy my, którzy dobiegamy 60, przekraczamy 60 albo idziemy jeszcze dalej, wiemy, jak niewiarygodnie ważne są, a no, trochę są przerażające te wszystkie przez lekarzy używane narzędzia, które pozwalają im nas kontrolować we wszystkich wymiarach, więc tym bardziej, jeśli nawet odpowiedziała pani w części na pytanie, które teraz zadam, to może jednak coś się znajdzie takiego, żeby nas nie tylko oświecić, ale i też uspokoić, że lekarze nie zawładną nami, a te maszyny, pomimo że błyskają i że odnosi się wrażenie, że za chwilę przestanie się oddychać albo w ogóle coś przestanie funkcjonować, że one jednak, no, fizycy nie pozwolą na to, żeby lekarze nas, krótko mówiąc, osaczyli do końca. Pytanie brzmi, fizyka i praktyka medyczna, więc kwestia obrazowej diagnostyki medycznej. Jakie są perspektywy, co jest w tej chwili, czy rzeczywiście w przyszłości? No bo byłem ostatnio na wykładzie, bo również pani rektor była w cyklu tych wykładów, które organizuje pan rektor Węgleński. No i słyszeliśmy od wybitnego przecież badacza o mózgu człowieka, ale on coraz częściej wracał do myszy, opowiadał o tym, jak mysz woli jednak wodę słodką niż wodę kwaśną. Widzę, że o tym mózgu wiemy ciągle mało. Czy jest jakaś taka perspektywa, czy fizyk, bo fizyka wiemy ogarnia tak bardzo wiele dyscyplin. Jest to, oświecił nas już wtedy pan rektor Andrzej Kajetan-Wróblewski. Ale czy rzeczywiście jest tak, że jest perspektywa taka, że również te trudno dostępne części człowieka, jedną z nich jest niewątpliwie mózg, w jakim sensie te wszystkie kwestie, które fizyka pomaga lekarzom badać, czy jaka jest perspektywa rozwoju tego, jak jest obecnie i jak się to, na co się zanosi? No ja myślę, że akurat jeżeli chodzi w tej całej diagnostyce obrazowej, to rzeczywiście postęp jest ogromny ze względu po prostu na to, że sposób, w jaki chcemy badać, to my wiemy. Natomiast w tej chwili rozwija się inżynieria materiałowa. Ta inżynieria materiałowa pozwala na tworzenie coraz lepszych detektorów, czyli elementów, które pozwalają na obrazowanie różnego rodzaju przedmiotów, jak również właśnie w diagnostyce medycznej. Tak samo musimy mieć detektor, musimy mieć źródło światła, musimy mieć soczewkę, tak jak mamy, prawda, soczewkę taką normalną okularową. Ja muszę powiedzieć, że ja w tej chwili po powrocie na wydział przeżywam nową przygodę, dlatego że pani dziekan zaproponowała mi, żebym prowadziła wykład dla optometrystów, czyli dla takich młodych ludzi, którzy studiują na naszym wydziale, ale nie są fizykami, tylko zajmują się właśnie badaniem oka, a później w salonach optycznych będą nam dopasowywali soczewki. To w tej chwili wcale nie jest takie trywialne ze względu po prostu na to, że jak wiemy, ci co noszą okulary, te soczewki są bardzo różnorodne w tej chwili i na przykład taka soczewka progresywna jak moja, prawda, gdzie na górze mam na dal, na dole mam do czytania, prawda, i inna ogniskowa, no to już nie jest takie trywialne, jak to dopasować. Ale ważniejszą rzeczą jest to, że my możemy drobne elementy naszego organizmu, a przede wszystkim różnego rodzaju połączenia w mózgu coraz bardziej wyraźnie widzieć i obserwować, również dynamicznie. I oczywiście to tylko do pewnego stopnia daje nam możliwość wytłumaczenia, no tak jak to było powiedziane na tym wykładzie, że prawda, jak mysz lubi, można pokazać, że mysz lubi słodką wodę, a nie lubi kwaśne i się nauczy, że idzie akurat do tego kąta, gdzie ta słodka woda jest. Ale generalnie rzecz biorąc, to co jest w ogóle ważniejsze i dużo ciekawsze, to w ogóle jak ten mózg funkcjonuje i tego typu badania są prowadzone w zasadzie dwojako. Jeden kierunek to jest właśnie taki, jak mieliśmy na wykładzie, gdzie biolodzy i mikrobiolodzy, neurobiolodzy badają, w jaki sposób te różne skomplikowane komórki zmieniają swój i kształt i rodzaj. A druga rzecz to jest takie spojrzenie fizyka i inżyniera, gdzie patrzy się na ten mózg jako na całość i wtedy nie zastanawiamy się nad tym, jak to wygląda od strony właśnie takiej biochemicznej, tylko z naszego punktu widzenia to ten mózg składa się, prawda, z neuronów, które są bardzo proste, opisane jakąś funkcją, są połączone synapsami z wieloma innymi neuronami i jak to funkcjonuje. I to jest bardzo daleko rozwinięta w tej chwili dyscyplina, która w połączeniu właśnie z tymi badaniami biomedycznymi i neurobiologicznymi może doprowadzić do tego, że w dużym stopniu będziemy mogli zrozumieć, jak to ten mózg działa i jak reaguje na różnego rodzaju bodźce. Ale ja myślę, że to jest jeszcze długa, długa droga przed nami, żebyśmy byli w stanie rzeczywiście w pełni zrozumieć wszystkie odczucia, które człowiek przeżywa i odbiera ze świata zewnętrznego. I sądzę, że to, no, wydaje mi się, że jest pewna granica, to znaczy to jest trochę tak, że dochodzimy do pewnej granicy, mamy nowe narzędzia, które pozwalają nam sięgnąć głębiej i znowu jest następny skok i znowu jest pewnego rodzaju ograniczenie. A jak ten efekt można osiągnąć i przesuwać tą granicę, to na to pracują wszyscy. Na to pracują inżynierowie, biologowie, chemicy, fizycy. Inżynieria materiałowa w tej chwili w dużym stopniu za to odpowiada. W każdym bądź razie mogę Państwu jedną rzecz powiedzieć, że kończy się ten okres, kiedy trzeba będzie, jak się robi, jak to się nazywa, jak to się tam łyka, to... Tak, endoskopia, gastroskopia, to nie będziemy musieli już tego świństwa łykać, tylko łykniemy takie coś, taką pigułkę, która będzie miała wszystkie elementy niezbędne do tego i będzie miała małą antenkę wysyłającą sygnał na zewnątrz, a koło ciebie będzie stało drugie urządzenie, które będzie odbierało ten sygnał. I dużo łatwiej będzie taką pigułkę połknąć i ona przejdzie tak, jak normalnie przechodzi, prawda? Nie będę tutaj omawiała dokładnie całej jej drogi, ale na pewno to jest dużo przyjemniejsze niż łykanie tego wielkiego i długiego sznurka, który drażni naszą... Co najgorsze, wyciąganie tego jest okropne potem. Także proszę Państwa, wszystko jest związane z życiem, co robimy. To przechodzimy do pytania pani Korzekwy. Osoby, które pytałam o opinię na pani temat, bardzo często podkreślały takie trzy cechy. Szybkość podejmowania decyzji, szybkość reakcji, talent do syntezy i odróżnianie rzeczy ważnych od błahych. I dostałam na przykład takie opinie. Kasia odpisywała na maile bardzo szybko i niezwykle lakonicznie. Zestawiłem długość jej odpowiedzi i wyszło mi, że w około 80% przypadków było to jedno zdanie, przy czym w ponad połowie tych przypadków zdanie liczyło nie więcej niż 4 słowa. I ta osoba, która do mnie pisze, podaje przykład, że no to jest mężczyzna, pan profesor wysyła do pani rektor wielką analizę, zestawienie składające się z kilkudziesięciu stron, tabelki, statystyki, wykresy, a pani rektor odpowiada jednym zdaniem: jakoś mało płacimy nauczycielom. Druga osoba pytana przeze mnie pisze coś takiego. Przyznam, że przed kilku laty, kiedy mój rektor nazywał się Kasia, dziekan mojego wydziału miał na imię Basia, a dyrektor Instytutu Maria, bardzo pozytywnie reagowałem na postulaty dotyczące równości płci. Zwracam jednak uwagę, że nawet w tych ciężkich czasach naszej pani rektor, znanej przecież powszechnie ze stanowczości oraz szybkiego podejmowania decyzji, nigdy nie nazywano carycą, do czego imię Katarzyna powinno przecież skłaniać. Najwyraźniej Kasi urok osobisty, bezpośredniość, pragmatyzm oraz żywiołowa niechęć do celebry wykluczały jakiekolwiek skojarzenia z wszechwładną rosyjską władczynią. I teraz pytanie. Kim są autorzy tych opinii? Ta pierwsza to jest Marcin na pewno Pałys. Zgadza się. To jest dobre trafienie. To był pan rektor Marcin Pałys. A druga opinia? No tam widzę takiego pana Wojtusia. Czy pan profesor chciałby jeszcze jakoś skomentować? Ale słuchajcie, to wszystko dlatego, że jestem leniwa i w związku z tym strasznie nie lubię ciągnąć tych spraw, tylko po prostu wydawało mi się, i zresztą pamiętam takiego wuja, który mi kiedyś powiedział, jak zostałam dziekanem: pamiętaj, że 80% decyzji to po prostu trzeba podjąć i nie ma najmniejszego znaczenia, jak je podejmiesz. Dopiero te 20% to są decyzje, nad którymi trzeba się zastanowić. I wydaje mi się, że rzeczywiście to jest bardzo, bardzo dobra diagnoza. Ja już właściwie pani częściowo odpowiedziała na moje pytanie, bo chciałam zapytać o taki zestaw cech, który jest niezbędny do zarządzania taką instytucją. I co to tak naprawdę jest zarządzanie uniwersytetem, który, jak wiemy, jest instytucją z jednej strony hierarchiczną, ale z drugiej strony składającą się z sumy wybitnych osobowości, indywidualności i który jest jedną osobowością prawną, z jednym nipem i regonem, ale bardzo często działający trochę tak, jakby składał się z licznych, niezależnych, autonomicznych jednostek. No ja miałam rzeczywiście dobrą praktykę, jak byłam dziekanem Wydziału Fizyki. Jak przechodziłam z północnej części budynku do południowej, to mi się zmieniała w ogóle mentalność, osobowość i pogląd na sprawy, z którymi mieliśmy na co dzień do czynienia, i to radykalnie się zmieniała. Rozmowa z teoretykiem, czy rozmowa z fizykiem jądrowym, czy eksperymentatorem, to są dwie różne sprawy. Natomiast jeżeli chodzi o zarządzanie uczelnią, mnie się wydaje, że tego nie można powiedzieć tak jednym słowem, dlatego że rola rektora w ciągu kilkudziesięciu lat radykalnie się zmieniła, dlatego że jeszcze kiedyś to po prostu był wielki autorytet, który praktycznie rzecz biorąc był liderem, ale przede wszystkim autorytetem dla całego środowiska, natomiast niewiele miał do zrobienia na terenie uniwersytetu ze względu po prostu na to, że wszystko było ściśle zdefiniowane od góry i praktycznie rzecz biorąc przy takiej etatyzacji narzuconej przez ministra czy premiera, no to i przy pieniądzach, które do tego były przypisane, to w zasadzie niewiele można było zrobić. Natomiast Natomiast bardzo ważną rzeczą było, żeby to była szlachetna postać, wybitny uczony, który jest znany na świecie i który swoją osobowością no, daje również rangę tej uczelni. Natomiast w tej chwili w zasadzie rektor musi być, trzeba połączyć w zasadzie leadership z menadżerem, a przede wszystkim trzeba umieć zarządzać ryzykiem, to znaczy po prostu mieć taką świadomość, że świat zewnętrzny tak szybko się zmienia, że strategia, jaką się przyjmuje, jest strategią taką, strategią kierunkową, a nie strategią docelową, ze względu po prostu na to, że tak jak Państwo pewnie obserwowaliście, co się działo przez ostatnie 10 lat w momencie, gdy mieliśmy po wejściu do Unii Europejskiej, w momencie, gdy powstało tak wiele możliwości rozwoju i zyskania funduszy. No, trudno było się bardzo często zastanawiać nad tym, czy to powinno iść w tym kierunku, czy w innym, bo Unia narzucała pewnego rodzaju rozwiązania, dając ogromne pieniądze na takie kierunki badań, a na inne nie. W związku z tym tutaj zdecydowanie trzeba być bardzo elastycznym i nie takim, no znaczy mieć to poczucie, że podejmuje się ogromne ryzyko, no ale wierzyć w to, że z tego będzie pozytywny efekt. Tutaj nieźle trenowałam, będąc prorektorem u Piotra Węgleńskiego, jako że Piotr rozpędzał uniwersytet do czerwoności, a ja potem to przejęłam, tę machinę i tylko starałam się, żeby ona się nie wykoleiła. No i wydaje mi się, że nie wykoleiła się, a Marcin teraz dalej to ciągnie. Natomiast proszę Państwa, jakie trzeba mieć cechy? No przede wszystkim trzeba lubić ludzi i być ciekawym tych ludzi, innych niż tych, których spotykasz w swoim laboratorium. Ja muszę powiedzieć, że to dla mnie jest największa przygoda, że ja dzięki tym 10, to jest 10 lat w zasadzie, które spędziłam w rektoracie i 4 lata, które spędziłam jeszcze jako szefowa KRASP-u, dało mi niesamowitą wiedzę i ogromną przygodę właśnie w relacjach, to jest w relacjach międzyludzkich, bo po pierwsze wszystkie wydziały, tak jak powiedziałam, każdy inny i mentalność osób, spojrzenie na świat. Przechodząc do konferencji rektorów, rynek edukacyjny szkolnictwa wyższego w Polsce, ogromna różnica między taką uczelnią jak nasza i Uniwersytet Jagielloński, a jakąś wyższą szkołą czegoś tam w Tucholi, skądinąd bardzo sympatyczną. I wszędzie się spotyka ludzi bardzo zaangażowanych, chcących wiele fajnych rzeczy zrobić. I myślę, że to jest, chyba to jest najważniejsze. Druga rzecz to jest, bardzo ważną rzeczą jest, żeby tego okresu nie traktować jako okresu, że trzeba było zrezygnować z badań naukowych i prawda, poświęcić się. Nie, to jest przygoda, która powinna dawać satysfakcję i na niej człowiek powinien się skoncentrować. I jeżeli to sprawia przyjemność, to wtedy działa. I trzecia sprawa to jest taka, żeby mieć poczucie własnej wartości, zanim tę funkcję się obejmie, bo to bardzo pomaga przy tych uwagach krytycznych, na które rektor jest narażony, zresztą dziekan tak samo, bo w końcu nasze środowisko jest bardzo zachowawczym środowiskiem. I mimo wielkich indywidualności, jakie mamy, to bardzo często dalej niż swoje własne sprawy i swoje laboratorium nie chcą widzieć, nie chcą spojrzeć i w zasadzie rolą tych funkcyjnych, począwszy od rektora, a skończywszy na dyrektorze instytutu, jest dać im święty spokój, żeby robili to, co lubią. I tak naprawdę to rzeczywiście naszą rolą jest to, żeby dać święty spokój uniwersytetowi, żeby te osoby, które tutaj pracują, robiły to, co lubią i to, co umieją najlepiej. Jeśli mogę jeszcze o coś dopytać. Pani rektor jest od stycznia tego roku szefową Polskiego Towarzystwa Fizycznego i kilka tygodni temu pani rektor w jakiejś takiej prywatnej rozmowie powiedziała do mnie, że zarządzanie uniwersytetem, który zatrudnia 7000 osób, było prostsze niż zarządzanie PTF-em, który zatrudnia 3 osoby. Dwie osoby. To mnie rozbawiło, ale i zaciekawiło. I gdyby pani rektor mogła to jakoś rozwinąć. No bo w zasadzie po raz pierwszy zetknęłam się z takim podejściem pracowniczym do pracy. To znaczy, co zrobić, żeby przesiedzieć, nic nie zrobić, ale udać przed tym zwierzchnikiem, że się coś zrobiło. Z tym się nigdy w życiu nie zetknęłam na uniwersytecie. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby ktoś powiedział, że już musi wyjść, jak trzeba było jakieś ważne sprawy terminowe robić. Natomiast tak to się... No, byłam tym zaskoczona, ale później sobie uświadomiłam, że to chyba gro osób tak pracuje. Ale już mam postępy w relacjach międzyludzkich, również w PTF-ie. Proszę Państwa, więc pani Anna Korzekwa wykorzystała moment mojej nieuwagi, przejęła głos ponownie. No mogła to zrobić, rzeczywiście jest taka formuła w naszym spotkaniu. Więc ja mam teraz chyba taką możliwość, żeby zadać dwa pytania i poproszę o odpowiedź na jedno. Ale tak naprawdę chciałem powiedzieć, że powoli zbliżamy się do momentu, w którym Państwo otrzymacie nasze mikrofony. Jedyny mikrofon, który zostanie na stole, to poza tym, który nagrywa wszystko, co mówimy dla środków, które no, się nazywają zapamiętywaniem i obrazu, i głosu, to oczywiście dwa mikrofony będą do Państwa dyspozycji, a jeden zachowa Pani Rektor. I ja mam ochotę zapytać właściwie tak, ponieważ rzeczywiście i w korespondencji między nami, jaka trwała przed moim wyjazdem i ostatnio jak wróciłem, kiedyśmy umawiali to nasze spotkanie dzisiejsze i spotkanie w sprawie obchodów 200-lecia, rzeczywiście te odpowiedzi były zawsze niezwykle lakoniczne i krótkie, ale właściwie zawierały wszystko, co było potrzeba wiedzieć. Więc to jest rzeczywiście tak, jak pisał kiedyś pewien antyczny pisarz, że trzeba umieć pisać krótko, a jak ktoś pisze długo, to znaczy, że miał za mało czasu, żeby napisać krótki i mądry list. Więc pani rzeczywiście te odpowiedzi były fascynujące, krótkie, zwięzłe, więc poproszę o taką krótką odpowiedź na pytanie do wyboru. Pierwsze pytanie, które może pani rektor odrzucić, co pani uważa za największe osiągnięcie czasów swoich obydwu kadencji? To jest jedno pytanie, a drugie, które może pani zignorować albo coś na nie odpowiedzieć, albo je wybrać. Jaka jest przyszłość? O informatyce też się pani wypowiadała i to bardzo interesujący sposób. Przeczytałem to od deski do deski. Co nas czeka w najbliższym czasie w transmisji informacji, w tej koniunkcji fizyki i informatyki? No ja myślę, że na to pierwsze pytanie to mogę rzeczywiście krótko odpowiedzieć, bo to, co sobie najbardziej cenię, to to, że wydaje mi się, że coraz więcej osób na uniwersytecie, szczególnie z tego młodszego pokolenia, uwierzyło, że może zdobywać pieniądze na badania, że może prowadzić te badania i że przeszło z takiego okresu narzekania, że nic nie można, do takiego etapu swojego życia, że no, trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. I wydaje mi się, że to się widzi na uniwersytecie coraz bardziej. Natomiast jeżeli chodzi o to drugie pytanie, to wie pan, ja to po prostu bym tylko chciała, żeby jak te urządzenia elektroniczne będą się rozwijały, żeby nie zapomnieli tam zachować wyłącznika, żebyśmy mogli się z tego wyłączyć, bo wydaje mi się, że coraz więcej osób, również i młodych, zaczyna doceniać sobie to, że czasami nie ma zasięgu i że są miejsca, gdzie możemy jeszcze żyć spokojnie bez tych bodźców informatycznych i bez tego zalewu informacji, który momentami jest dramatyczny. To chyba tyle. To jeszcze jedno krótkie pytanie, a potem już przejdziemy do pytań Państwa i krótkiego komunikatu, a potem oczywiście lampka wina i rozmowy kuluarowe. Znalazłam taką Pani wypowiedź z 2005 roku, tuż po wyborach rektora, jeszcze przed objęciem stanowiska. Powiedziała Pani coś takiego. Stanowisko rektora jest na pewno ostatnim stanowiskiem w mojej karierze administracyjnej. Wiem, że potem wrócę na Wydział Fizyki do swojego zakładu, bo czuję się naukowcem. Czy od tego czasu coś się zmieniło? Czy może chciałaby Pani być ministrem nauki i szkolnictwa wyższego? A może jakiegoś innego resortu? Nie, wcale bym nie chciała być ministrem nauki, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Zresztą na jednym z ostatnich spotkań z panią minister Kudrycką wytykała mi, że to ja właśnie powiedziałam, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zupełnie nam nie jest potrzebne i to podtrzymuję w dalszym ciągu. Wydaje mi się, że funkcja rektora to jest funkcja dająca najwięcej satysfakcji i najwięcej możliwości. Nie znam drugiej takiej funkcji, która by dawała tyle możliwości i tyle przyjemności. Oczywiście mnóstwo różnych problemów, no ale to jest wkomponowane w koszta. Taki mamy klimat, nie? Proszę Państwa, pozwólcie, że teraz na stojąco ogłoszę mały komunikat i przekażemy mikrofony wreszcie Państwu. A komunikat jest taki, że bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich obecnych na otwarcie wystawy, która będzie miała miejsce w tą środę, w samo południe. Ona dotyczy początków uniwersytetu i ostatniej dekady, czyli tej, która się zakończyła w 2013 roku, więc bardzo, ale to bardzo gorąco zapraszamy Państwa na próbę spojrzenia takim świeżym okiem. To jest trochę kontrowersyjny temat, bo myśmy tam takie dali dwie daty, które no, podlegają pewnej krytyce, a my po prostu eksplorujemy historię czy dzieje uniwersytetu z coraz większym zaangażowaniem, bo przecież jesteśmy w latach obchodów 200-lecia. Potem za niedługo zaprosimy również Państwa na pokaz nowych nabytków Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, które ciągle nie może Państwa zaprosić do swoje progi, bo budynek idzie do remontu, ale to jest wreszcie nasz budynek. Wszyscy o tym pewnie słyszeli, ale ja na wszelki wypadek jeszcze raz staram się wybuchać radością za każdym razem, kiedy myślę, że jeden z najpiękniejszych pałaców Warszawy, czyli Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, jest rzeczywiście częścią już teraz integralną uniwersytetu, jest naszym uniwersyteckim budynkiem. Proszę Państwa, bardzo gorąco zapraszam do zadawania pytań. Nie ograniczamy czasu w tej materii, bo uważamy, że głosy z sali są najważniejsze. Zachowaliśmy w miarę dyscyplinę, więc niniejszym, mówiąc te słowa, poproszę pana Krzysztofa Mordyńskiego, żeby zabrał jeden mikrofon i ewentualnie, jeśli są inni pracownicy muzeum, panie Adamie, czy ktokolwiek, gdyby tu podszedł, żeby były dwa mikrofony, żeby czuwały na obydwu skrzydłach, idzie pani Przybyszewska, żeby czuwały na obydwu skrzydłach sali kolumnowej. A więc bardzo prosimy o pytania do pani rektor Katarzyny Chałasińskiej-Macukow. Nie, ten mikrofon. Pytanie do pani Ani Korzekwy. Czy wśród tych odpowiedzi na pani ankiety były takie, których pani nie chciała zacytować? Były, ale dlatego ich nie chciałam zacytować, że były laurkami i wiem, że pani rektor chyba wolałaby tego uniknąć. Pani rektor i tak się czuje jakoś taka zasłodzona, pani Aniu. Proszę Państwa, ja myślę, że najważniejszą rzeczą to jest to, że rzeczywiście to jest gra zespołowa i tutaj tak jak patrzę na te twarze, z którymi współpracowałam, to mi bardzo sympatycznie. To co, może od razu przejdziemy do tego toastu. Ja, że będą pytania. Zadam pytanie pani rektor teraz na... Ja z moich doświadczeń amerykańskich i z rozmów z rektorami wynika, że najtrudniejsze, ale z czego byli najbardziej dumni, jak im się udało zlikwidować jakiś department czy wydział na to. I na przykład na Uniwersytecie w Bloomington zlikwidowano pedagogics na ten jako coś, co już dzisiaj w ogóle, jak twierdzili, tam nie powinno istnieć, a na MIT zlikwidowano Department of Applied Biology i z jednego powodu, że zwykle to był bardzo słaby wydział i taka podstawą było twierdzenie, że nie ma biologii stosowanej, jest albo dobra, albo zła. I wobec tego pozostawiano tylko jedną dobrą biologię. Czy na Uniwersytecie Warszawskim, Kasiu, czy miałabyś ochotę coś zlikwidować? Co ci się nie udało, bo ja wiem, że to jest bardzo trudne. Więc ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście przede wszystkim bym zlikwidowała te bariery między wydziałami, które szalenie utrudniają współpracę, szczególnie w momencie, gdy mamy do czynienia z badaniami interdyscyplinarnymi, ale to w dużym stopniu nie jest możliwe z powodu przepisów, jakie mamy, ze względu po prostu na to, że jeżeli mówi się o tym, że jednostką podstawową jest wydział i teraz są takie obwarowania, że każdy z tych wydziałów musi się zaprezentować jak najlepiej, a reguły gry są takie, że w zasadzie dzielenie się swoimi sukcesami jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwe z punktu widzenia każdego dziekana i to się po prostu rozumie. I wydaje mi się, że to jest ważniejszą rzeczą niż kasowanie takiej czy innej jednostki. No, myślę, że uniwersytet jako taki powinien mieć szeroki wachlarz dyscyplin i w zasadzie my to mamy, ale no, tak jak mówię, te bariery między jednostkami to jest problem. Taki tak zwany patriotyzm lokalny wymuszony przepisami. Proszę Państwa, bo rzeczywiście mamy taką możliwość przy lampce wina, żeby kontynuować tę rozmowę, czy pytać Panią Rektor o wszystkie sprawy, które dotyczą Uniwersytetu Fizyki, a ja chcę powiedzieć tylko tyle, że po przeczytaniu kolejnych tekstów, które dotyczą rektora Białkowskiego świętej pamięci, po spotkaniach z wszystkimi rektorami, którzy są tutaj dzisiaj w komplecie obecni. Wprawdzie pan profesor Henryk Samsonowicz musiał nas opuścić, bo miał po prostu bardzo pilne spotkanie czy bardzo pilny wyjazd, ale muszę powiedzieć, że te wszystkie spotkania miały dla nas, dla pracowników muzeum, czego wyrazem będą także kwiaty, które za chwilę wręczymy, były niezwykłym przeżyciem. Ja myślę, że jeśli nawet któreś z naszych spotkań nie zostało do końca nagrane precyzyjnie z jakiegoś tam powodu, to mimo wszystko cała ta seria spotkań dla mnie osobiście, ale wiem to także z rozmów z wieloma osobami, tu patrzę na Romana Geska, który szczęśliwy fotografuje nas tutaj wspólnie przy tym stole, widzę tutaj osoby, które przychodziły na te spotkanie i podobnie jak ja, moi pracownicy w muzeum, czy nasi pracownicy w muzeum, doznaliśmy rzeczywiście pewnego rodzaju, naprawdę mogę użyć tego słowa, pewnego iluminacjo. I wspomniałem o profesorze Białkowskim dlatego, że to był bodaj jeden z tych nielicznych naszych fizyków, którzy prowadzili wykłady dla humanistów. To, co pani rektor mówi o zniesieniu barier, mnie się wydaje, pomiędzy wydziałami, one niestety istnieją, uczciwie to sobie powiedzmy, to się wyczuwa od czasu do czasu w rozmaitych kontaktach. I właśnie to, że wśród naszych rozmówców, gości wieczoru był historyk, był wybitny ekonomista, był znakomity fizyk i ponownie fizyk, a po drodze jeszcze genetyk, to myślę nam ogromnie poszerzyło właściwie naszą wiedzę na temat tego, jak uniwersytet funkcjonuje, co myślą o tym uniwersytecie jego byli już rektorzy, którzy wszakże stanowią o jego obliczu do dziś. Fakt, że pani rektor sprawuje funkcję przewodniczy wszystkim rektorom w Polsce, jest najlepszym dowodem na to, że rzeczywiście ten aspekt, który wydobyła pani rektor dzisiejszego wieczoru, mówiąc, co jest najcenniejszą rzeczą w czasach rektorowania, otwarcie na odwagę składania o wnioski grantowe. Tak, rzeczywiście to jest rzecz bardzo absolutnie cenna i wiem nieoficjalnie, czy pani kwestor to potwierdzi, czy nie potwierdzi, to się okaże, zresztą nie musi tego publicznie mówić, ale podobno uniwersytet spodziewał się z grantów, z których oczywiście pobiera, nazwijmy ją prowizję, spodziewał się 8 milionów, a uzyskał ich 14. To jest jeden z tych sukcesów, o których pani mówi, a więc szanowna pani rektor, Szanowni panowie rektorzy, tutaj myślę także o profesorze Samsonowiczu, który jest nieobecny w tym momencie, ale jest obecny z nami po prostu myślami. Wszystkim, jak panów tutaj widzę, pana rektora Wróblewskiego, pana rektora Siwińskiego, pana rektora Węgleńskiego. Wszystkim bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękujemy i mam nadzieję, że w formule, którą teraz budujemy, nie będę jej dzisiaj jeszcze ogłaszał, znajdzie się także taka, no rzeczywiście jakaś wizja, że panów obecność, czy państwa obecność w kreowaniu kolejnych takich spotkań, no rzeczywiście będzie znaczna, że zechcecie państwo nam w tym kreowaniu jak gdyby życia uniwersytetu poprzez spotkanie i rozmowy towarzyszyć. A więc bardzo dziękujemy, szczególnie serdecznie bohaterce dzisiejszego wieczoru i poprosimy teraz o brawa i kwiaty.